Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami we vlogu, ale będzie tutaj też kilka takich, myślę, że ciekawych rzeczy, ale luźnych. Także jeżeli macie w planach na przykład sobie zjeść obiad albo po prostu coś zjeść, no to zachęcam, żeby sobie właśnie przygotować, ponieważ ten weekend spędzimy sobie razem. Będzie dużo fajnych rzeczy, pokażę wam co nieco z motorków. A z rzeczy ważnych to oczywiście zawsze zaczynam vlogi w moim samochodzie i pokażę wam co ostatnio się zmieniło. Ostatnio kucyk był u mechanika, oczywiście 3500 znowu zostało nie moje, ale to nic, pokazuję wam co się zmieniło. Kierownica oprzyta tutaj alkantarką i ma tutaj różową, piękną nitkę. Bardzo jest ładna. Druga zmiana, którą widać, taka była kiedyś, a teraz jest taka. Pozmieniało się oczywiście jeszcze sporo pod maską i jakieś tam rzeczy trzeba było dorobić, bo jak wiecie, kucyk jest po zmianie silnika, okazało się, że ten silnik jest gówniany. Tamten był cudowny, tamtego ja po prostu uśmierciłam. Minuta ciszy dla tamtego silnika. I mechanicy mi mówią coś takiego, czyli albo ten silnik pożyje jeszcze 2 miesiące, albo 2 dni. Także z taką informacją jeżdżę sobie kucem, no i po prostu zbieram się na Śląsk. Będziemy również dzisiaj przeprowadzać kotka do mojego taty, także zachęcam, żebyście zostali ze mną. No i co? No i po prostu jadę. Moim celem na dziś był Śląsk, a w nim spotkanie się z moimi przyjaciółkami, z którymi byłam umówiona na wcześniej wspomniane motorki. Kochani, jak widzieliście, zabieram was dzisiaj na motorki z samymi babami, więc może być ciekawie. To jest Sylwia i była to jej pierwsza przejażdżka, w której starałyśmy się jej pomóc. Ty masz hamulec przedni, uważaj jak go używasz, bo jak przesadzisz, to zrobisz salto. Nogi na podnóżki! To było najspokojniejsze pierwsze ruszenie, jakie ja w życiu widziałam. Wiecie, co jest najbardziej niesamowite? To, że my tutaj mamy legalnie pole do jazdy i po prostu mamy zgodę na jazdę. To jest po prostu duży plan zabawa. To jest to, właśnie weekend, który ja mogę przeżywać, proszę państwa, co tydzień. Zbrudzimy trochę Sylwusię, przejadę przed nią, zrobimy chodzę w łodku. Asia ci mówiła, żebyś zrobiła zadanie, żebyś się nauczyła ruszać z wody. I tam jest idealna kałuża do tego. A jesteśmy pranksterzy, bo ja cię złudę, no. Chwilkę później razem z Asią pojechałyśmy na krótką wyprawę, gdzie mogłyśmy pooglądać ciekawe widoczki, a co najważniejsze, dać więcej gazu. Traska była bardzo przyjemna, ale niestety nie mogłam powiedzieć tego samego później, ponieważ zaraz po naszym powrocie stało się to. Nie cieję! Dobra, jak się nie wydupię, to się nie nauczysz! To nie sam upadek był tutaj problemem, a to, że straciłam moje sprzęgło, co wykluczyło mnie niestety z dalszej jazdy. Ej, co jest? Małaś. O nie! Tak sobie chciałam powiedzieć. Czekaj, to jest... Ej, to była najbardziej przyjemna gleba w moim życiu. Nic w ogóle nie poczułam. Ja po prostu się położyłam i motor się położył obok mnie. Na poprawę humoru okazało się, że nie jestem jedyną poszkodowaną, ponieważ zaraz po tym Aneta równie pięknie pocałowała ziemię. Cudownie wyglądasz, tak. No więc moi drodzy, tak zakończyła się przygoda z jazdą dzisiaj. Moje sprzęgło umarło, ale to dobrze, bo w sumie zaczęło i tak padać. I zobaczcie, jak tutaj jest myty teraz motorek. Jej też by się przydało. Dzień dobry. Moi drodzy, mamy już aktualnie niedzielę i powiem wam, że po wczoraj czuję straszne zakwasy, co jest dziwne, bo jeszcze nigdy tak nie miałam, ale to nic, ponieważ dzisiaj chcę wam pokazać, albo raczej chcę, żebyście przeżyli to ze mną, ponieważ dzisiaj jestem u mojej mamy, jak widzicie, w mieszkaniu i dzisiaj stąd muszę zabrać jej kota. Mojej mamy tutaj w mieszkaniu już nie ma ponad tydzień. Tutaj moja babcia mieszka obok, więc tutaj codziennie ktoś przychodził i karmił tego kitka. No, ale żyćko nas zmusiło do tego, że po prostu trzeba zabrać
go stąd, żeby tutaj nie był sam. Udało się na szczęście tak zrobić, że kotek idzie do mojego taty i po prostu będzie czekał, aż moja mama tutaj wróci. Także, no przeżyjcie to ze mną, nie wiem jak się uda. Muszę na niego w ogóle teraz poczekać, żeby on wyszedł za łóżka. On się zawsze stresuje, jak tutaj ktoś przychodzi. Także poczekam na niego. O wilku mowa, proszę Państwa. Chodź tutaj. Cześć, ty tak gadasz. Boże, no już cię dzisiaj zabierzemy, popatrzcie. Przyszedł do mnie. Może usłyszał. Ojej. Słodki misia. Tak ci tu było, co? Ciekawe, jak ty mi wejdziesz do tego transportera, bo mnie znienawidzisz za to, co? Jedyne, o co się martwię, to jest to, że w domu mojego taty są aktualnie dwa koty. Ale wiecie, jak to jest z kotami, tym bardziej dorosłymi, więc może być tam jakaś, nie wiem, bójka, ale będziemy robić to oczywiście tak, jak się powinno robić, czyli misiak będzie zamknięty w pokoju osobnym przez tydzień, dwa, zobaczymy. Jedyny plus jest taki, że on jest wzięty z domu tymczasowego, w którym było dużo kotów i one się chyba wymieniały, więc może nie będzie tak źle. Powiedz jeszcze coś. Co tam jeszcze powiesz? Spędziłam z kotkiem jeszcze troszkę czasu, żeby się nie stresował i po chwili rozpoczęłam swoją wielką misję, czyli wsadzenie go do transportera. Co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Tak fajnie? Super! No wejdź cały tak! No wejdź! O Jezu, jak dobrze się udało za pierwszym razem. Widzieliście, widzowie? Dużo osób wpycha koty na siłę, a tak naprawdę to jest najlepszy sposób, że jak już jest połowa dupki w środku, to nie wpychajcie na siłę. Jak on to już tam wchodzi, to prawdopodobnie wejdzie do końca. Ja przeczytałam o tym w internecie, więc się udało. Co? A ty już będziesz płakał pewnie, co? Dobra, ja go szybko jadę zawieźć, mamy jakieś 15-20 minut drogi, wiem, że on płacze bardzo, także tylko pokazuję wam, jak wygląda zapakowany kolega i po prostu jedziemy dalej. To było najszybsze wsadzenie kota do transportera, najbardziej bez obrażeń w moim życiu, a ja kończę i po prostu lecę. Aktualizacja, misiu pod łóżkiem. No daj, proszę bardzo, jego pokój. Idziesz tu? Kici. Halo? Dobra, mamy już poniedziałek, proszę Państwa, i chcę Wam opowiedzieć trochę o moich włosach. Ja nie mam po prostu się zastanawiać i to nie miałam komentarzy, które pytają, że o co chodzi z moją grzywką tutaj. A więc proszę Państwa, to nie jest grzywka, tylko są to moje naturalne włosy, które są krótkie. Po prostu, no są takie. Nie zauważyliście, że po prostu te tutaj włosy są doczepione. Ja sobie je doczepiłam, żeby nie niszczyć już swoich. Te włosy, które tutaj widzicie, no ja je rok temu miałam dotąd, tak? I one tak z rozjaśniania na rozjaśnianie tak były krótsze, aż doszliśmy do momentu, w którym naprawdę jest bardzo źle. I aktualnie nie wygląda to na dobrze. Dzisiaj idę do fryzjera, jutro idę na tonowanie, żeby one też nie były takie już żółte. No więc taki plan. I tak prezentują się aktualnie moje włosy bez doczepów. Jak widzicie, mogłabym sobie spokojnie zrobić z nich grzywkę, jednak nie chcę tego robić, bo totalnie mi to nie pasuje. Tak aktualnie wygląda stan moich włosów, ale spokojnie, jakoś to naprawimy. Dobra, kochani, stan moich włosów, jak widać, taki. No lepiej się nie da nic zrobić, wydaje mi się, że i tak jest okej. Ja takie dwie wizyty, bo w sumie wczoraj byłam właśnie na przedłużeniu, a dzisiaj byłam na stonowaniu jeszcze u innej fryzjerki na podcięciu. I ja za takie dwie wizyty płacę prawie 1000 zł. Ale biorąc pod uwagę to, że gdybym rozjaśniała te włosy za każdym razem, to mi po prostu zaczęłoby odpadać coraz więcej tych włosów i w końcu bym nie miała nic na tej głowie. Także myślę, że jest to dobry sposób, niestety dosyć kosztowny, ale ja przynajmniej jak prostuję sobie tutaj te przody, albo je sobie wykręcam, to nie boli mnie serce, bo powiem po prostu, że to nie są moje włosy i że ich nie palę, ani nic z nimi nie robię. A tutaj po prostu będziemy czekać, aż te moje kochane ciupki mi odrosną. Urosły mi 1,5 cm przez miesiąc, więc uważam, że jest to dużo. Ja biorę sobie tabletki na włosy, biotynę codziennie, znaczy staram się codziennie i no jakieś tam efekty są. Chcę Wam pokazać z polecajki mojej, takiej z prosto z serca polecajki, podkład jeden, który ja kupuję sobie już od roku chyba. I jest to podkład, którego ja na początku używam sporadycznie, ponieważ jest on drogi, bo kosztuje chyba 150 zł. A jak już zamawiam, to zawsze zamawiam dwa, no więc wtedy już wychodzi
dużo, a jest to podkład z Fenty Beauty i on się nazywa Eaze Drop. On wygląda w następujący sposób i ogólnie to jest podkład, który jest jak krem i ja sobie go bardzo szanuję, ponieważ on nie robi jakiej maski na twarzy, nie wiem o co chodzi, po prostu on jest taki fajny, lekki, więc mam go po prostu, polecam, a teraz się pomalujemy, ponieważ no jakbym tak wyszła, to prawdopodobnie wszyscy by mi mówili, że jestem chora albo że coś jest ze mną nie tak, a to po prostu mój wygląd bez podkładu i bez korektora pod oczy, bo u mnie akurat to jest najważniejsze, bo mam duże cienie pod oczami, no taka już jestem, ale co, lubię siebie taką, jest dobrze, idziemy się trochę podreperować, ponieważ dzisiaj będę nagrywać współpracę. Chciałam wam jeszcze opowiedzieć pewną historię, jak tak już się domalowywuję i robię te rzęsy. Otóż ostatnio zdarzyła się śmieszna historia, ponieważ jak wiecie, ja sobie sprzedaję rzeczy na Vinted, jakieś swoje tam stare, w których nie chodzę i tak dalej. I miałam jedną parę butów takich nowych i uwaga, zostały one sprzedane i napisała do mnie dziewczyna, kiedy mogę je wysłać. I ja powiedziałam, że mogę nawet zaraz, bo akurat miałam trochę wolnego, więc odpisałam jej, że dzisiaj chyba nawet wyślę. Poszłam do komputera, żeby wydrukować etykietkę, wszystko tam zaakceptowane, super, super, mam wydrukowaną etykietkę. I uwaga, idę do pokoju, gdzie mam te rzeczy wszystkie na sprzedaż, biorę to pudełko z butami i okazuje się, że te buty, które były nowe, nowisieńkie, są całe zeżarte przez mysz. I ta mysz żyła sobie z nami tutaj, myślę, że całą zimę spokojnie i wszędzie zostawiała po sobie ślad. I ja otwieram to pudełko i tam te buty po prostu zeżarte w kawałkach i ja mówię sobie, Boże, przecież ta dziewczyna mi nie uwierzy w tak głupią historię, jak ja mam to w ogóle napisać, że mysz zeżarła te buty. No ale dobra, no co, przecież nie będę kłamać. No i napisała mi taką wiadomość długą, że ej, wiesz co, strasznie głupia sytuacja, ale mysz zeżarła te buty i czy mogę cię prosić o anulowanie tego zamówienia. I na szczęście okazało się, że ta dziewczyna była bardzo wyrozumiała i mi uwierzyła po prostu w to i po prostu później ze mną miała bekę z powodu na Vinted, bo tam było napisane, że powód anulacji zamówienia i tam było chyba mysz zjadła buty, nie nadają się do wysyłki. No, więc taka była super historia. A jeszcze w ogóle dostałam ostatnią przesyłkę, którą pokazywałam na Instagramie i dostałam mnóstwo książek i patrzcie, jak teraz fajnie wygląda ta półeczka. No, nie jest zapełniona, ale jest tutaj już troszeczkę książek, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie i bardzo mi się to podoba. Ja w ogóle pamiętam, że dokładnie rok temu również nagrywam vloga i wiem, że wtedy była Wielkanoc, pamiętam, że kupowałam taki wazon tulipanów tutaj do salonu i tak dalej. No, w tym roku wyciągałam po prostu rzeczy na odcinek wielkanocny, więc przy okazji wyciągnęłam jakieś tutaj pierdołki. A odcinek wielkanocny, proszę bardzo, jest już przygotowany. A jak ja go przygotowuję, to zazwyczaj po prostu siedzę sobie tutaj. O, proszę bardzo, to jest moje stanowisko do pracy i ja po prostu siedzę tutaj i ogarniam wszystkie odcinki. Także tak wygląda moje biuro. I jest też jeden problem, z którym aktualnie nie wiem za bardzo, jak sobie poradzić i jak to rozwiązać i w ogóle jak to będzie, bo jak wiecie, no rozpoczyna się fajny sezon samochodziarski, motoryzacyjny, wyjazdowy i tak dalej, a kucyku, robi się taki problem, że pani ruda nam tutaj panuje pod moją okleiną i prawdopodobnie niedługo będzie po prostu wychodziła na zewnątrz i prawdopodobnie może rozrywać całą tą okleinę. Tutaj widać te grudki, no to właśnie to jest to. Oho. Chyba raczej to na razie zostawię, aczkolwiek nie chciałabym, żeby, wiecie, nie wiem, w środku lata okazało się, że muszę nowy oklejać samochód, bo jednak to nie jest mały koszt, bo to oklejenie kosztowało chyba z 10 tysięcy złotych, tak więcej niż samochód. No, więc na razie stan furki jest taki, stan drugiej mojej furki, która, Jezu, mam nadzieję, że już niedługo będzie, jest też mocno niewiadomy. Myślę, że będziecie zadowoleni z mojego nowego auta, tak jak ja. Tego też, to też kocham.